Maciej Miecznikowski jest już w naszym plenerowym studiu. Dzień dobry. Witam Państwa, witam słuchaczy. Dzisiaj usłyszymy piosenkę Niekochającego w Twoim wydaniu na deskach amfiteatru. Czy to jest piosenka, która jest bliska Twojemu temperamentowi? Tak można powiedzieć, rzeczywiście, bo jest w tej piosence i troszkę humoru, i troszkę takiego wariactwa, troszkę też pięknej frazy dłuższej, bo przecież ja też potrafię tak zaśpiewać troszkę nawet operowe, bo skończyłem Wydział Operowy w Gdańsku, więc jest w tej piosence wszystko, co ja bym chciał. Także bardzo się ucieszyłem, jak dostałem tę propozycję. Tym bardziej, że podobno troszkę jestem podobny nawet do Jana Kobuszewskiego, który wykonywał tę piosenkę z wielkim powodzeniem. Też z Katarzyną Dąbrowską występujesz na scenie. Podglądałam próby. Doktor Wiktoria z serialu Na dobre i na złe. Czy czujesz się bezpiecznie w związku z tym, że taki duet powstał? No, z Katarzyną już miałem przyjemność występować wiele razy. To jest nie tylko wspaniała aktorka, bo Państwo o tym wiecie, bo oglądacie ją w serialu, ale też wspaniała wokalistka. Niesamowita. A uroda do tego, no to już mężczyźni potrafią. Nie potrafi zaśpiewać z ekspresją, z takim właśnie aktorskim, ale nie z tym aktorskim, co nam się źle kojarzy, bo często na piosenkę aktorska kojarzy się z takim, że już tak udziwniają, że tak dziwnie. Ona potrafi pięknie zaśpiewać i do tego dać tą interpretację, co bardzo mi się, przyznam, podoba. Burza nad nami, słyszymy ją bardzo wyraźnie, ale my wracamy do rozmowy. Wiesz, że będę Cię pytać o to, jak dbasz o zdrowie, bo to program, w którym zadajemy właśnie takie pytania. No to jakie masz swoje sposoby, jak dbasz o urodę i o zdrowie? Ja przede wszystkim uwielbiam kontakt z naturą, więc tego rzeczywiście jak tylko mogę. Na przykład to nie tylko tam chodzenie po lesie, zbieranie grzybów, czy biegi, czy jogging, no bo to wiadomo, to już bardzo jest, Państwo wiedzą, że ruch jest zdrowy w ogóle, no to wszyscy wiemy, ale też na przykład uprawiam ogródek. Mam swoje warzywa w domu i tu się wiąże z tym, co ja jak się odżywiam, bo to jest też bardzo ważne. Już Państwo pewnie wiecie o tym, ale jeszcze przypomnę, że na przykład słodycze są raczej takie niezdrowe, ja właśnie ich unikam. Jem dużo warzyw. Jakbyście chcieli coś zjeść, to zawsze pomyślcie o sałatce. Sałatka. I mało mięsa jem. Bardzo rzadko mięso. Rzeczywiście raczej mówię o sobie, że jestem wegetarianinem niż takim zjadaczem mięsa. Ale tak naprawdę jesteś jaroszem, bo jako prawdziwy Kaszub jadasz ryby. No tak, to rzeczywiście. Tego nie mogę sobie odmówić. Ryby uwielbiam. Ja pamiętam z dzieciństwa, bo moja babcia mieszkała nad jeziorem. To jest takie gospodarstwo z dostępem do jeziora. I te ryby takie z jeziora, szczególnie słodkowodne. Pamiętam, to żeśmy się w dzieciństwie zajadali tylko na oliwie z solą. Przepyszne rzeczy. Świeża ryba. Jest też fundacja Wiemy, co jemy, czyli starasz się też edukować ludzi, żeby mieli świadomość, dobrze wybierali produkty, zwracali uwagę na etykiety. O, to też bardzo ważne, żeby czytać, co tam jest napisane, tak, z czego się ten produkt składa. Zaczęło się wszystko od tego, że moje dzieci brały udział w badaniu w Centrum Zdrowia Dziecka. I się okazało, że mimo, że tak my z żoną dbaliśmy o dietę naszych dzieci i swoją, że my bardzo mało wiemy. Ta pani doktor, która badała dzieci, tam znalazła nawet cholesterol, miała nasza córka, o dziwo, w tym młodym wieku. Także dowiedzieliśmy się dużo nowych rzeczy o diecie, właśnie jak się odżywiać, jak łączyć ze sobą produkty, bo to też jest bardzo cenna wiedza. Na przykład jak łączyć ze sobą produkty, żeby one dobrze na nas wpływały. Zawsze mówię o tym koktajlu Shreka. Jest taki koktajl Shreka, to warto zapamiętać. Pewnie zielony. Bo dużo osób ma problem z żelazem. Żeby żelazo się dobrze przyswajało, to musimy go połączyć z witaminą C. Czyli daję tak, banan, troszkę mleka, pietruszka, cała taka zielona pietruszka wrzucam do miksera i troszkę soku z cytryny. I wtedy to żelazo, tak według naukowców, jak mówią naukowcy, lepiej się wchłania. A dlaczego mówię o tym wszystkim od strony naukowej? Bo właśnie moja fundacja zajmuje się, co jest dla nas dobre dla zdrowia od strony naukowej. Bo wiadomo, że raz się mówi, że masło jest zdrowe, raz niezdrowe. A my się zajmujemy tylko tym, co mówi w obecnym czasie. Oczywiście nauka, wiadomo, cały czas się zmienia, bo to jest cecha nauki, że ona cały czas coś odkrywa nowego i cały czas się zmienia. Także jeśli macie ochotę dowiedzieć się o takich nowościach, jak łączyć, czy można jeść na przykład ze sobą, bo dużo jest takich przekłamań, takich plotek. Mitów. Tak, czy można na przykład jeść pomidory z ogórkiem naraz, czy papryka i ostre takie rzeczy są dla nas zdrowe, czy niezdrowe. O tym wszystkim możecie się dowiedzieć z Facebooka. Warto wejść, Wiemy, co jemy. Nauka i Organizacja Społeczna dla Zdrowia. A powiedz, czy jak prowadziłeś te zmiany żywieniowe, zacząłeś się edukować w tej dziedzinie, to też wyniki twojej córki się poprawiły, jak prowadziliście zmiany? Tak, bardzo, bardzo. Moje również. Warto się, no Państwo wiedzą, że warto się co jakiś czas zbadać sobie tą krew i tam różne fajne rzeczy, ale najważniejsze jest samopoczucie. Ja kiedyś, jak zjadłem taki porządny obiad,
w trasie gdzieś, no to byłem po prostu taki gotowy na taką dłuższą drzemkę. A jak jem dużo warzyw, dużo sałatek, to po prostu mogę wyskoczyć na scenę i szaleć. Coś w tym jest, coś w tym jest. Maciej Miecznikowski jest gościem programu Ze zdrowiem ci do twarzy. Jak Państwo słyszeli, bardzo zwraca uwagę na to, co je. Ale jeszcze powiem jedną ważną, co mówią też nasi naukowcy z fundacji, że nie dla każdego wegetarianizm jest dobry. Także proszę dopasować to do siebie. Czyli taka wyważona technika. Ale ja myślę, że za chwilę wrócimy do rozmowy, bo będę Cię chciała jeszcze zapytać o kaszubskie poczucie humoru. Czy ono rozładowuje wszystkie stresy, które są w Twojej branży, show biznesu? Jo. Za chwilę wracamy. Maciej Miecznikowski gości w studiu plenerowym Radia Opole, nad którym szaleje deszcz, szaleje burza i właśnie czasem trzeba uważać, ponieważ woda płynie tutaj dookoła wszędzie, ale my jesteśmy bezpieczni. Chyba tak. I teraz chciałam Cię zapytać o to poczucie humoru kaszubskie. Czy ono jest jakieś specyficzne? Można powiedzieć, że Kaszubi mają inne poczucie humoru niż reszta społeczeństwa? No nie wiem, czy inne, ale na pewno jakoś zawsze pamiętam, że humor był, nawet mamy osobne wyce. To już kiedyś mówiłem, że taki gość, który przyjechał do kaszubskiego domu, to zawsze musiał jakiegoś wyca opowiedzieć. Wyc, czyli taki żart. Nie suchar, tylko żart. Tak, taki żart opowiedzieć. No nie wiem, taki przykład pierwszego lepszego żartu może nie będę opowiadał, bo to Kaszubi Państwo nie zrozumiecie, ale na przykład taki życiowy, że idzie, ja pamiętam, jak w Kaszubach coś pracuje ktoś, to ci, co przechodzą, mówią Boże pomagę, czyli Boże dopomóż, jest takie pozdrowienie. I to jak idzie grupa młodzieży, to tak nie powiedzą razem, tylko każdy jeden. Boże pomaga, to mówi Bóg zapłać. Następny, Boże pomagę, Bóg zapłać. Boże pomagę i tak 30 razy. No to jest też rodzaj takiego poczucia humoru. Oni cały czas się wykupiają. Może ja to dlatego jestem taki wesoły, nie wiem. Urodziłeś się w Pobłociu, w samym centrum Kaszub, w sercu właściwie należało powiedzieć. Piękna wieś. Mocno masz takie korzenie swoje kaszubskie? Mocno się identyfikujesz, podkreślasz to, jesteś z tego dumny? Na pewno, chociaż mój dziadek już nie był Kaszubą, czyli ja jestem takim pół na pół już z dziadków, bo dziadek pochodził spod Kielc, z Miedzianej Góry. Babka była typową Kaszubką. Ale na pewno ta siła tej kultury gdzieś tam, bo ja przecież nigdy nie uczyłem się kaszubskiego, teraz można się uczyć w szkołach. Jakoś nauczyłem się języka, nie mówiąc w ogóle, będąc tylko tam jako dziecko, wyrastałem w tej atmosferze. Chyba też taką siłę jakąś otrzymałem, taki jakiś kręgosłup, bo to Kaszubi mają, że takie jakieś poczucie sprawczości, że jak zasiejesz, to zbierzesz, jak nic nie zrobisz, nic z tego nie wynika. Po prostu taka naturalność takiego zrozumienia świata, kolei rzeczy. No tacy są pracowici, humoru, tak dystans. Jak Ślązacy też mają takie silne poczucie, że trzeba pracować, żeby mieć wszystko pod kontrolą w garści. Oczywiście, no to jest taki na przykład sąsiadka. Pragmatyczne. Mąż się zdenerwował na sąsiadkę, okrzyczał ją, ty taka owaka. I moja mama mówi, to pani się tak nie przejmuje, że mąż tak krzyczał? Nie, ja się tym nie martwię, on ma nerwice. To są tacy, oni wszystko potrafią tak jakoś złagodzić. Coś jak górale, no pewnie tutaj też byśmy się dogadali z wami. Jak mówicie na tak, tutaj po polskim, jak się mówi jo? Chyba tak, jo, ja jestem z Dolnego Śląska, no u nas tak. Jo, mówimy jo, no to byśmy się dogadali z wami. No dobrze, a możesz coś powiedzieć po kaszubsku? Może zrelacjonujesz naszą pogodę, burza nad nami szaleje, coś tak... Jo, no przódo to była fejm w lasach, grzebę, w jezorach, grzebę, tylko na lewcie za tred, jesyza w Opolu, na festiwalu, a ten burza je, deszcz leje, nie wiem, no co to sadzeje. Maciej Miecznikowski dla nas relacjonuje tą festiwalową pogodę. To jeszcze tak na koniec. Kto zrozumiał, powinien spytać. A były tam jakieś treści, które przemyciłeś, tak, oprócz burzy? Coś nie, się pojawiło? No, mówiłem, że kiedyś było fajnie, i w lasach grzyby, w jeziorach ryby, a teraz w Opolu, nie wiem, co się dzieje, deszcz pada. Chociaż ta tradycja deszczu w Opolu jest. Państwo wiecie, kto ogląda, że zawsze jakiś deszcz musi spaść. To jest tak chyba też związek. Oczywiście, że tak. To jeszcze na koniec pytanie o to, jak dbasz o swój głos, czy nie wiem, jakiś kogiel, mogiel wypijesz przed występem w amfiteatrze? No nie, tak, no trzeba trenować. Ja rzeczywiście taką siłownię, czyli rozśpiewanie, dobre rozśpiewanie. I poza tym, no nie pić zimnych napojów, ja tego przestrzegam. No papierosów też nie palę, przynajmniej zbyt często. No i przede wszystkim śpiewać, rozśpiewywać się, nie wychodzić nierozgrzany, tak jak w balecie. Jak baletmistrz się nie rozgrzeje, kontuzja, koniec kariery. Czyli my się trochę. Czym tak starszy, tym dłużej trzeba się rozgrać. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Miecznikowski dzisiaj w koncercie piosenek literackich zaśpiewa piosenkę Niekochającego, a my będziemy oczywiście... A wcześniej przypomnijmy, z zespołem Leszcze też gramy na koncercie popremierowym. Państwo głosujecie na premierę, a my w tym czasie z recitalem. Z zespołem Leszcze 18 urodziny. A my, mam nadzieję, teraz sięgamy do naszego archiwum radiowego i szukamy piosenki zespołu Leszcze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo mi miło, dziękuję.